O, jest. Witaj cię ponownie. Ponownie ci, co oglądają na live streamie, na kanale Irwena, zarówno jak ci, co oglądają na YouTubie. Oczywiście następnie zaspamuję czata, jak to ja lubię robić. Wysyła... O, za nie to. Wysyłajcie replaye na adres kabereplays@gmail.com. Spróbujcie zawrzeć tam problem, z jakim się spotykacie, jaki build order otwieraliście, czym, na jaką rasę graliście, jaka liga i tak dalej. My się postaramy, jak nie dzisiaj, to za tydzień, to za dwa tygodnie, to za pół roku, zanalizować i tak dalej. I to będzie streamowane na żywo, a potem wyląduje na YouTubie. Teraz w tej części streama zajmiemy się analizą swoich własnych, jakichś tam losowych replayów. Miejmy nadzieję standardowych zagrań otwarć na Zerga, Protossa i Terrana. No oczywiście być może się trafi jakiś push albo all-in, no ale no to też fajnie jest znać, nie? Czasem fajnie jest skrócić grę. Czasem fajnie jest skrócić grę do 10 minut, wygrać imbą i słuchać przeciwnika, jaki to jest zły. Full screen będzie, wystartujemy repa. Na razie Damien wysyła mi swoje replaye. I ładuje replaya i tak dalej. Jak coś, to wysyłajcie pytania na czacie. Nie wysyłajcie nam pytań na maila. Błagam, nie wysyłajcie pytań na maila. Na maila wysyłajcie tylko repy. Tylko repy z pytaniami, co sobie radzić i tak dalej. Bo no, dostałem jednego e-maila, nie będę mówić od kogo, nie będę wytykać palcem, nie będę tym złym. Dostałem jednego maila, gdzie było no chyba 25 pytań i to tego typu, ile wydobywa jeden SCV w ciągu 5 minut minerałów z kryształków. No nie wiem, to ja bym miał stoper odpowiedź pip pip i liczyć 5 minut, ile wydobywa, no bo to wiadomo, to tam uzależnione jest od wielu rzeczy, no ale 25 pytań jakbym dostał od każdej możliwej osoby, to ja bym się chyba pochlastał, a ty Damien? Tak samo i jeszcze jedno, nie zadawaj się takich pytań ogólnikowych, bo jak już coś pytania szczegółowe co do różnej sytuacji, co do matchupa, co do nawet można powiedzieć minuty, bo to jest, wszystko zależy, StarCraft to jest bardzo złożona gra, od której nie można odpowiadać na pytania ogólnikowe, może tak. Tak, no chyba dostałem i tylko jedno takie pytanie, na które odpowiedziałem, się spytał ogólnikowo i dał replaye, jak sobie radzić na High Templary i Stormy, no to oczywiście odpisałem, no to no, uniwersalna odpowiedź, no Ghost, Ghost, raz, Ghost, dwa, Ghost, trzy. No bo w inny sposób no nic nie poradzimy, no można próbować grać takim innym stylem, gdzie mamy 10 medivaców, ale to kurde, to nie jest łatwe i to nie jest efektywne. Pomimo, że radius empa został no bardzo, bardzo skrócony, ucięty i tak dalej, nie zabiera tam teraz tyle energii, co zabierało starsz i tym podobnych, to jednak trafić dobrego empa w grupkę High Templarów to jest dobre. A jak nie ma grupki High Templarów, sklautować, zesnajpować i jesteśmy w supply'u do przodu o albo no finansowo o ileś tam kasy, ile kosztuje ten High Templar, nie? I jesteśmy z przewagą psychiczną, a Terany w panice. Dobra, dawaj tam full screena i ja już mam gotowe, możemy powoli zaczynać. Odpaliłeś mojego replaya na beta Arni? Tak, mam tego. Dobra, no to dajemy full screena. I 2, 1, 0, start. Proszę. Więc opowiedz tam, na kogo grałeś, co grałeś, dlaczego, o ile pamiętasz. Generalnie to jest jakiś replay z jakiegoś turnieju. Nie pamiętam z kiedy, no ale jakoś w miarę niedawno. Nie pamiętam dokładnie, co grałem, więc to się okaże w prali. Mam nadzieję, że to nie jest Seven Hellion All-in, który uwielbiam robić. No, a jestem podnikiem Kamikadze, bo co pewnie nie z niespodzianką, w sumie te same pozycje co na replayu w poprzedniej części. Dram na jakiegoś Zerga o niku Beta Arni. O, widzę, że to jakiś Polak. A to jakiś Polak jest. A to ci... A ja wiem, ja wiem na którego to Zerga dramy. Damien, jakby to był replay z Talderimu, gdzie wyprowadziłem na 2-0 wygraną. To był brat Black Devila, który mi strasznie bedmanerował, strasznie był zły i w ogóle.
Mam nadzieję, że się nie skompromitowałeś pewnie. Nie, ogólnie teraz już wiem, że wygrałem tą grę. Tak, to jest gra na wielki spoiler i nie będę płakać, nie będzie obciachu na streamie. Tylko zobaczymy, czym odpowie. Jak pamiętam, lubię w turniejach na takich ludzi, co nie spodziewam się, aby byli jacyś super świetni grać Marine, tak zwanego mojego trollodropa z plus jeden do ataku, z dwóch medivaków, cała masa marinesów. To gdzieś koło tam, nie wiem, 8 minuty wychodzi ze steampatiem i tarczą, no nie wiem. Nie, no co ty, później, bo 9.30, 9 nawet 30, to różnie jest. No to zobaczymy, no ale póki co się zapowiada na to, no bo jest gaz, który nie był first gazem, aby to były heliony i tak dalej, a ja nie lubię helionów grać, jeżeli to nie jest gaz first, otwarcie. Czyli musisz tylko cheezować helionami. Ja nie, helion nie. Ale nie, 9-7 Helion zależy w którym momencie ktoś sobie pojechać, jest bardzo fajnym otwarciem i to działa nawet na Grandmasterów. Znaczy to jest cheezerstwo, to nie jest jakiekolwiek pokazanie skilla, no ale jak to wypadnie, jak koleś nie ma fast roachy, no to nie ma szansy z tego wybronić, no bo 5,5 minuty, a tu kurde 9 Helionów u niego pod naturalnym siedzi, no co on ma w tym momencie? Jak ma speeda do zryginów, to jest dobre w ogóle, a nie. Ale, tak. Dram tutaj mojego dropa z dwóch medivaców, steampad, tarcza i plus jeden do ataku, bo jest drugi das postawiony. Od razu po zrobieniu orbitala. Jest techlap na barakach, w którym będę wynajdował najpierw steampacza. Kiedy kliknę na wynajdowanie steampacza, to wystartuje produkcję drugich baraków. Kiedy ta produkcja drugich baraków będzie w połowie, stawiam engineering bay, aby robić plus jeden do ataku. Taki dziwny build. Widziałem go w zastosowaniu kilku różnych ludzi na streamie, kilka nawet osób tym. To jest taki dosyć cheezerskie otwarcie. Wbiło do Grandmastera, grając tylko i wyłącznie to w TVZ. Oczywiście oni mieli trochę bardziej ogarnięte mikro marinesami ode mnie, no ale co? Chyba trzeba korzystać z imby, Damien, no. A ty imby od razu. Ale to ci powiem ciekawe, bo nie widziałem tego otwarcia, więc za dużo też tutaj chyba nie będę w stanie powiedzieć o tym. Tutaj grasz bez expa, tak? Tak, exp jest stawiany dopiero kiedy tam, w późnym etapie. Ale zwykle to działa, naprawdę. No, lubię to grać na ladderze i niestety na turniejach coraz mniej mi to wychodzi, a już na pewno nie w polskim było Force 2, bo po kolei wtedy wiesz, że to dram. To tak samo działa na Terana, jeżeli on idzie One Rats Expand, ale nie idzie w 5 Rats od razu. Tylko idzie w Fast Tanki. Tak drałem na Dempsey'ego, on zagrał Fast Tanki, to dostał taką miazdę, że się poskładał na Celnadze, jak go zapałem bez Siege'a, nie? Pozdro, Dempsey. A to ci powiem ciekawie, mówimy tu o dużej ilości gazu, sam dopiero faktorkę budujesz. Ale nie, to jest zaplanowane. To jest zaplanowane. To jest, będę mieć idealną ilość gazu, aby zrobić naraz dwa medivaki, tarczy, plus jeden wystartować, to jest jak wiesz. Ale... Aha, rozumiem. No, plus jeden się już rozumie. Plus jeden jest, plus jeden faktor. Zaraz zejdzie 100 gazu na tarczę, 200 gazu na medivaki, zostaje tobie tyle gazu co nic. A często jeszcze po tym pushu, po tym dropie, trollodropie, to staram się zrobić drugiego. No, tak samo grałem na Kubera. Zagrałem jedno, wybronił, ledowo wybronił, zrobiłem drugie, zrobiłem trzeciego dropa, no i w końcu się zerg wytrwawił, no i wygrano, no. To nie działa na każdego, no, to jest łatwo kontrowalne. A na pewno fajnie jest to robić, na pewno nie róbcie tego mojego openingu, kiedy zerg idzie fast banneling nesta, budynek do bannelingów, bo bannelingi to jest dosyć dobra kontra na marinesów, tak mi się wydaje, nie? No to jest podstawowa kontra. Ale jak zerg pójdzie w roachę, które nie wiem niestety jak się nazywają w polskiej wersji, to marinesi z plus jeden do ataku, z steampatiem, tarczą, spokojnie, z tych dwóch medivaków marinesi zabiją około 8 roachy, bez problemu. Z małą stratą, jak się nad wymitruje, chowając je. Ogólnie marinesy kontrują roachy, tylko musi być ich spora ilość medivaki, upy i tak dalej. Na samym początku roachy wygrywają, ale w późniejszych etapach to już mariny są górą. To już widzimy, medivaki zaraz będą. Tak, no zbliża się ta moja ilość marinesów, parunastu.
Jakbym zrobił idealnie ten build i w ogóle byłoby pięknie, tak jak to grali ci, co tam wbili Grandmastera tym, to miałbym w tym samym momencie, kiedy mi wychodzi 16 Marine, miałbym 2 Medivaki i już by leciał drop i bym był, no, z 15 sekund wcześniej, nie? No wiadomo, da się zrobić lepiej. Ja nie jestem Grandmasterem, nie jestem tam jakiś super. Ale build jest solidny, jeżeli chodzi o zadranie takie dosyć pół-olinowe, bo to zadranie z ekspansją, którą właśnie stawiam. Tak, właśnie stawiam ekspansję. I zobaczcie reakcję Zerga na to, bo on praktycznie nie wie, co się dzieje, nie ma pojęcia. Trochę paniki widać po tym, jak są rozłożone spory, może Banshee, może to. On nie ma pojęcia, co się dzieje. Ale zareagował, kurde, to jakiś Olin idzie, nie ma ekspansji. Znaczy teraz widzi dopiero ekspansja i stawia Banning Nesta. No ale, sorry dude, a little bit too late. Trochę za późno, stary, no nie teraz, no nie ten, te bajery, nie? No i ląduje drop, plus jeden do ataku, steam pack, tarcza, każdego marina z osobna steamuje, aby jak najwięcej zajebać się... O, przepraszam, zabić, to się wytnie. To się wytnie, tak, to się wytnie. I stargetowana haczerka. I zerk jest na jednej bazie. Nie, to była dzisiejsza wtopa numer jeden. No, Zerg ma trochę zamieszanie, nie wiem co robić. No bo co ma zrobić? Ta masa Zerglingów nic nie zrobi. Stargetowałem Banelingi... O nie, nie stargetowałem. Spróbowałem targetować Banelingi. Jakbym stargetował Banelingi, to by było GG. Jednego zabiłem, niestety drugi wpadł mi na Marinesów, których nie zdążyłem spakować na Medivaca. Zauważyłem. A ty jesteś do przodu, ten znowu mi coś komputer lagnie. Ile masz, to ja spauzuję na parę sekund. 10.23 w tej chwili. Dobra, pauzuję na 8 sekund. Tak, generalnie powinienem był schować tych Marinesów do Medivaca, albo stargetować te dwa Banelingi. Ale no niestety, wiadomo, nie zawsze się kontroluje tą armię, akurat mogę mieć ekran, nie wiem, na produkcję, na bazę, albo coś tam gdzieś tam, coś tam innego robić. No ale byłem do przodu. Haczerka zabita. Zerk na jednej bazie. Gdzie jesteś spauzowany? 10.40. 10.40. A ty? Gdzie jesteś? Za chwilę dojdę. Dobra, to ja od... Dobra, startuję. Jestem. Startuję, startuję. Okej. Okay. No i właśnie kończy się plus jeden do obrony, drugi engineering bay się stawia, armory się stawia, będę miał fast upy 2-2, będę mógł dropować i jeszcze raz dropować. Ale mimo to, jest twój replay, to muszę cię skarcić, masz tylko 30 SCV, też zapomniałeś. Tak. To już jest 12 minuta, prawda? Tak, wiem. Jak się robi nalot dywanowy, carpet bombing tak zwany, leci Medivac, klikasz hotkey na wyładowywanie. Tak jak my mamy hotkey, to jest pod D, na QWRT nie wiem pod którym to jest, być może pod W, jak wyładuj. Ale klikasz D i na Medivaca i po kolei jeden za drugim Marinesem się wyładowują. A ja tutaj jak widać próbuję robić drugi do dro... O, mycha mi się usuwa, dobra, jest dobrze. Robię drugiego dropa. Marinesów trzymam na dole. Podbierną Banelingi, pakuję Marinesów w tych u góry do Medivaca. Ci na dole zabijają co się da. Bynajmniej tak jest. Jedna medyczka ma bardzo mało HP, widać. Ale... I'm stay alive! Nie linie. Trolling pełną parą. Nie, no słuchaj, no darmowe Zerglingi to jest dobra sprawa. Ja i kartę do Medivaca schowam, bo zanim ten Queen doleci schowam. O, schowałem 4 HP. To jest to. 4 HP! Deal with it. No Zerg jest teraz mega zamotany, dopiero odbudową naturala, nie ma Leira. Nie, odbudował Leira w naturalu, sorry. Cofam. Dobudował dopiero trzecią bazę, ja już sobie pracuję, maltruję, mam 1000 nadwych, tak, nie robimy nadwych. Słuchajcie, nie róbcie tak jak ja, nie róbcie nadwych. Ale dobudują się reaktory do baraków, to spokojnie powinny się zbić te nadwychy. Może opowiedz o tym dropie, który właśnie robisz z tymi tankami, chyba że znowu jesteśmy nierówno. Ja mam 13 minutę 48. O kurczę. A ty? Czekaj, zaraz wróżę. Spokojnie. Dobrze, no. Za chwilę opowiesz nam o dropie, który będziesz robił, który zaspoilę. No. A powiem tobie prawdę, nie pamiętam po co spakowałem tego tanka.
Znaczy, fajną sprawą jest... A coś dobrze ci powiem. Ale fajną sprawą jest, tak jak jest baza Zergamain, nie? Tak, daj sobie kamerkę na godzinę 11-12, wyładować tanki tutaj na dole, a na górę rampy dać marinesów. To wygrywa mniej jedną grę. Na Szukurasie to jest bardzo fajne zebranie. Tutaj wyładowujemy tanki, marinesów wyładowujemy u góry. Harasujemy, zabijamy co się da, podbiegaj do armia, cofamy się, ewentualnie chowamy do medivaców, a salwa z tanków, BUM! Zabija banalinki, zabijgi, rołfy. Bardzo dobrze można obusować te różne tereny, te między na przykład zelnagami są te, nie wiem jak to nazwać. O, chyba właśnie to zrobię, tak, będzie to właśnie pokazane. Jest multi-drop, jeden drop w trzeciej bazie Zerga, z tankiem i paroma marinesami, aby odgonić uwagę Zerga, i drugie w mojej domainie. Dwa tanki denerwują, zabijają Extractor, podejdzie jego armia, walną salwę. Ja będę próbować oczywiście wycofać te marinesów, nie stracić ich. Jak to wyjdzie, to oczywiście czas pokaże, nie? Jest schowane i bach, nie ma banalingów. I o to chodzi. I wyładowujemy, i dalej harasujemy. I to jest taka miejscowa, gdzie nasza która się idzie, po prostu próbujemy jak najwięcej tego wykorzystywać. Nie wiem, Damien, czy ty widzisz, o co chodzi, godzina 11, drop z paru medivaców, dwa tanki, masa marinesów. Tak, widzę to, właśnie na to patrzę. To jest bardzo dobre wykorzystanie właśnie terenu. I na tej mapie jest bardzo właśnie do tych, właśnie jak mówiłem wcześniej, między zelnarami jest dobra pozycja. A patrz, że Zerg straci trzecią bazę na godzinie 9, z tego malutkiego dropa, bo nie ogarniam, nie ma takiego multitaskingu. A to jest Zerg z Master League, więc no, multidropy dają przewagę. Tego się nauczyć i to naprawdę daje fajną przewagę. No i to są podstawowe terena, trzeba mieć. No i teraz... w kilku miejscach na nas. Straciłem co miałem, ale ładuję kolejne mediwaki, kolejne dropy i 1500 nadwyż, które powinienem wydać na założenie trzeciej bazy. I zrobienie upgrade'ów jakieś po... A, trzecia baza się robi, dobra. I dopiero 2-2 startuje, a mówiłem 2 minuty temu o robieniu upgrade'ów, bo zrobiłem armory. No ale... cóż. Też się warto. Łatwo jest mówić, inaczej jest wykonać. No i w sumie replay dobiegł do końca. No Zerg tutaj nie ma nic do powiedzenia, będzie teraz olinowo, no bo co? Zerg na dwóch bazach to nie jest Zerg. Dla mnie zawsze Zerg na dwóch bazach to nie jest Zerg. Nie ma takiej ilości larw, aby odbudować. No i teraz pas. Salwy z tanka, rozbije na satelitipotach, na tankach banalingi, GG, albo Rage, nie pamiętam. Rage. A, bez GG. Ogólnie taki replay, bardziej otwarcie właśnie nastawione na tego mocnego dropa, którym jak nic nie zdziałamy, to jesteśmy jednak w plecy. Ale właśnie zdziałamy, zabijemy i tak dalej. To naprawdę, fajnie się wychodzi na front. Można to podciągnąć pod Olina tak naprawdę, nawet nie pod Cheese'a, takie albo wyjdzie, albo nie. No, ogólnie... No, ogólnie co? Znaczy, taki gameplay z tego otwarcia, z racji, że macie masę medivaców, masę marinesów i upgrade'y, które ja powinien mieć parę minut wcześniej robione, no ale zapomniałem. Ale byście mieli koło 12-15 minutą byście na pewno mieli 2-2, jakbyście wystartowali od razu. Byście mieli fajne upgrade, byście mogli multidropować marinesami i dzięki temu zdobywać, wygrywać gry tak naprawdę, bo dropy u terena to podstawa. A my za chwilkę wrócimy, załadujemy tylko kolejnego replaya. Tym razem to będzie replay Damiena na jakąś inną rasę. Nie uciekajcie daleko, a my za chwilkę wracamy.